Nazwisko moje jest Senderska-Rzońca Irena, z domu Krzyształowska. Dlatego powtarzam, że większy po prostu udział w uratowaniu rodziny trzyosobowej żydowskiej rodziny to jednakże ojciec i matka większe znaczenie mieli. My z bratem, starszy ode mnie o 4 lata, pomagaliśmy, to znaczy podawaliśmy na strych pokarm, nosiliśmy wody, znosiliśmy nieczystości. Pomagaliśmy znowu w inny sposób, zanosząc do getta paczuszki z lekarstwami, który właśnie przygotowywał ten ratowany później, w późniejszym czasie, lekarz. Ja przechodziłam taką nieduża przestrzeń była. Byłam bardzo szczupła, przesmykiwałam się pod płotem i przerzucałam paczkę, pierwszą paczkę, później przechodziłam i oddawałam zawsze tą paczkę jednemu mężczyźni. Nazywam się Irena Senderska, jestem sprawiedliwą wśród narodów świata, razem z rodzicami Józefem i Heleną.